10 najważniejszych postaci motoryzacji. Przedstawię Wam 10 najważniejszych osób motoryzacji, jednakże to jest tytuł umowny, powiedzmy, że to 10 najciekawszych bądź bardzo ważnych osób dla motoryzacji. Starałem się wybrać po prostu osoby z różnych dziedzin i lista powinna być dużo, dużo dłuższa. Także mam propozycję, stwórzcie własną listę top 10 osób w historii motoryzacji, ok? Zdaję sobie sprawę, że ta lista jest subiektywna, więc Wy też bądźcie subiektywni. Enzo Ferrari, włoski kierowca wyścigowy, urodzony 18 lutego 1898 roku w Modenie. Po wczesnej śmierci ojca w 1916 roku pracował w różnych warsztatach samochodowych i uczył się uzyskując dyplom ukończenia technikum. Pierwszy samochód wyścigowy własnej konstrukcji skonstruował w 1947 roku. Był również od 1919 roku kierowcą testowym i wyścigowym w CMN, a następnie w zespole wyścigowym Alfa Romeo aż do 1931 roku. Brał udział w 47 wyścigach, z czego w 13 zajął pierwsze miejsce. W 1929 roku Ferrari założył własny zespół wyścigowy Scuderia Ferrari. Jednak nadal jeździł wozami Alfa Romeo. W 1938 roku Ferrari założył firmę sygnowaną swoim nazwiskiem. Logo producenta pochodzi z emblematu, jaki miał na swoim samolocie pilot włoski z czasów I wojny światowej, Francesco Baracca. Enzo Ferrari, będąc pod wrażeniem jego umiejętności, użył tego samego symbolu, czarnego rumaka, stojącego na dwóch tylnych nogach. Taki koń jest uważany we Włoszech za symbol szczęścia. Nie okłamujmy się, to jemu zawdzięczamy dzisiejsze tak zwane superauta. Sebastien Lozi, francuski kierowca rajdowy, pięciokrotny rajdowy mistrz świata. Aktualnie to najlepszy kierowca, który nadal występuje. Debiutował w rajdach w 2005 roku, startując w programie Francuskiej Federacji dla młodych zawodników. W 2007 roku wygrał francuski puchar Peugeot 206. W 2008 roku zadebiutował w rajdowych mistrzostwach świata, startując w kategorii junior WRC Citroenem C2 S 1600 której został mistrzem z trzema wygranymi rajdami w tej kategorii. Pięć razy z rzędu zostawał rajdowym mistrzem świata od 2013 do 2017 roku, a wcześniej był mistrzem świata juniorów w 2008 roku. Także niezły wynik, a pan cały czas jeździ i za to należy mu się miejsce na tej liście. Ferdinand Porsche, konstruktor samochodów i innych pojazdów mechanicznych, urodzony w Austro-Węgrzech. Większość życia spędził w Niemczech. Jego pierwszymi konstrukcjami były prototypowe pojazdy elektryczne. Pierwszy z nich, wyposażony w dwa silniki w piastach przednich kół, został zaprezentowany na Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 roku. Drugim samochodem był pojazd czterosilnikowy Loner Porsche, będący pierwszym na świecie samochodem z napędem na cztery koła. Prędkość maksymalna auta wynosiła około 60 km na godzinę. Samochód został zbudowany na zlecenie zamożnego Anglika. W 1931 roku założył własne zakłady produkcyjne z samochodów sportowych. Wszystkie te zakłady opuszczał po konfliktach w sprawach projektowych lub produkcyjnych. W 1934 roku, na ideę Adolfa Hitlera, propagowania dobrobytu III Rzeszy, chciał stworzyć samochód dla ludu. Wraz z synem Ferym i Erwinem Komendą zaprojektował Volkswagena Gerbusa i przedstawił go Hitlerowi. Aprobata Führera. Dała mu szansę na własne biuro projektów i zakłady samochodowe. W 1937 roku został wyróżniony przez Hitlera, otrzymał niemiecką nagrodę narodową w dziedzinie nauki i sztuki, która w założeniu miała stanowić nazistowską konkurencję dla Nagrody Nobla, której Hitler zabronił odbierania Niemcom. W czasie II wojny światowej Porsche projektował pojazdy dla wojska, m.in. czołg Tygrys. W 1945 roku francuskie władze okupacyjne aresztowały Porschego jako zbrodniarza wojennego, przetrzymując go 20 miesięcy bez wyroku sądowego w więzie jest możliwe, że jedną z przyczyn aresztowania była chęć skłonienia go do pracy na rzecz francuskiego przemysłu zbrojeniowego. W 1948 roku jego syn Ferry założył fabrykę o nazwie Porsche. W 1950 roku powstał pierwszy model sportowego samochodu noszący nazwę Porsche. Wozy tej marki przez wiele lat wygrywały liczne wyścigi samochodowe. Ferdinand Porsche skonstruował ponad 300 różnych pojazdów mechanicznych i uzyskał około 1000 patentów w branży motoryzacyjnej. W 1999 roku jury złożone z 33 dziennikarzy samochodowych przyznały mu tytuł samochodowego inżyniera XX wieku. Michael Schumacher, niemiecki kierowca wyścigowy w latach 1991-2006 i 2010-2012, startujący w Mistrzostwa Świata Formuły 1. Schumacher jest siedmiokrotnym mistrzem świata kierowców Formuły 1 jest powszechnie uważany za jednego z najlepszych kierowców Formuły 1 w historii. Schumacher jest posiadaczem w większości rekordów w tej kategorii, w tym najwięcej tytułów Mistrza Świata, najwięcej zwycięstw, najszybszych okrążeń oraz wyścigów wygranych w jednym sezonie. W 2002 roku Schumacher Został jedynym kierowcą w historii Formuły 1, który ukończył wszystkie wyścigi z sezonu na podium. Według oficjalnej strony Formuły 1 jest statystycznie najlepszym kierowcą w historii Formuły 1. Henry Ford, amerykański przemysłowiec i inżynier, zafascynowany techniką Ford, odbywał praktyki w różnych warsztatach mechanicznych, m.in. zegar mistrzowskich. Analizował wówczas możliwości uruchomienia masowej produkcji tanich zegarków. W 1896 roku zbudował pierwszy prototyp własnego samochodu. W 1899 roku był jednym ze współzałożycieli przedsiębiorstwa Detroit Automobile Company, później przekształconego w Cadillac Motor Company. Wkrótce po założeniu przedsiębiorstwa, Poróżnił się ze współzałożycielami co do strategii rozwoju, dlatego sprzedał swe udziały. Henry Ford był zwolennikiem produkcji dużej liczby tanich samochodów. Początkowo sprawdzał osobiście każdy wyprodukowany samochód, potwierdzając to własnoręcznym podpisem. Nie zważając czasami i na wywołane tym opóźnienia w wysyłce zamówionych wozów. Mimo braku formalnego wykształcenia technicznego miał duże doświadczenie praktyczne, dlatego często ingerował w pracę fabrycznych konstruktorów lub wręcz pracowali oni pod jego bezpośrednim kierownictwem. Ford założył fabrykę ciężarówek w Kolonii w Niemczech, która jako jedyna fabryka posiadana przez kapitał zagraniczny nie została przejęta przez państwo podczas II wojny światowej. Po wojnie Ford złożył roszczenie wobec rządu USA o odszkodowanie za zbombardowanie fabryki w kolonii w czasie wojny i otrzymał 10 milionów dolarów rekompensaty. Co ciekawe, założył własne osiedle w Brazylii, Fort Landie. Mieszkający tam ludzie mieli pracować dla niego i wydobywać surowce. Niestety projekt nie wypalił. Co ciekawe, Henry Ford założył Derborn Publishing Company, które wydawało gazetę o treściach bardzo antyżydowskich. Zwróciły one uwagę Adolfa Hitlera, dla którego Ford stał się inspiracją. Po dojściu do władzy Hitlera obaj zostali przyjaciółmi. Mimo tego wszystkiego Ford miał także poglądy bardziej chroniące i dbające o interes zwykłego obywatela. Teraz będzie trzech panów, dziennikarzy, których każdy na pewno bardzo dobrze zna. Każdy z nich wpłynął na promocję motoryzacji. James May, brytyjski dziennikarz, urodził się w Bristolu w południowo-zachodniej Anglii. Był chórzystą w kościele parafialnym w Winston oraz zapalonym flecistą i pianistą. Lata nastoletnie spędził w Yorkshire. Po ukończeniu studiów pracował przez jakiś czas w szpitalu w Chelsea. Karierę dziennikarską rozpoczął na początku lat 80. Wraz z Jeremym Clarksonem jako pierwsi dotarli samochodem na północny biegun geometryczny. Wyprawa była zorganizowana na potrzeby programu Top Gear, który prowadził wraz z kolejnymi dwiema postaciami, o których opowiem. Ponadto James May jako pierwszy zbliżył się samochodem do wulkanu, aby pobrać próbkę. Aktualnie prowadzi program The Grand Tour. Richard Hammond, brytyjski dziennikarz, jeden z byłych prezenterów popularnego programu telewizyjnego Top Gear, o którym już wspomniałem. Aktualnie również prowadzi program The Grand Tour. Richard Hammond wydaje również książki o samochodach dla dzieci i dorosłych oraz książki z elementami autobiografii. Brał udział w dwóch poważnych wypadkach samochodowych. 20 września 2006 roku został poważnie ranny podczas kręcenia sceny do jednego z odcinków Top Gear. Wypadek miał miejsce na pasie startowym jednego z lotnisk. Hammond kierował odrzutowo napędzanym bolidem o nazwie Vampire, który przyspieszając wytwarza przeciążenia zbliżone do tych występujących w nowoczesnych samolotach, a do hamowania wykorzystuje spadochron. W momencie wypadku jechał blisko 500 km na godzinę. Jego bolid oderwał się od ziemi, wypadł z toru i wielokrotnie koziałkował. Ustalono, że przyczyną było pęknięcie przedniej prawej opony. Świadkowie zdarzenia dziwili się, że prezenter nie poniósł śmierci na miejscu. Drugie zdarzenie to 10 czerwca 2017 roku. Podczas nagrywania programu The Grand Tour testowany przez Hamonta elektryczny samochód wypadł z drogi i zapalił się. Rzecznik The Grand Tour poinformował, że chociaż całe zdarzenie wyglądało poważnie, to po przewiezieniu prezentera helikopterem do szpitala stwierdzono u niego tylko uraz kolana. Jeremy Clarkson, czyli główny prowadzący wspomnianych wcześniej Top Gear i The Grand Tour, angielski dziennikarz telewizyjny zajmujący się motoryzacją, a także publicystyką i podróżami. Jest znany z testowania samochodów na różne dziwne sposoby oraz prowokowania. Bardzo specyficzne poczucie humoru, na przykład zdecydował się przejechać przez południowe Stany Zjednoczone z napisami na samochodzie, miłość gejowska jest piękna, country się, czy też hilary na prezydenta. Nie było to najlepszym pomysłem, jak się domyślacie. W trakcie kręcenia programu Top Gear Clarkson odbył wiele podróży po całym świecie. Między innymi przepłynął samochodem-amfibią własnej konstrukcji przez kanał Manche wspólnie z Richardem Hammontem i Jamesem Mayem. Po tym, jak uderzył pracownika BBC, został zwolniony z Top Gear i założył nowy program The Grand Tour. Ostatnie informacje, jakie pojawiły się na temat pana to, że będzie prowadził brytyjską edycję Milionerów i że Jeremy Clarkson, brytyjski prowadzący motoryzacyjnego show The Grand Tour, uczestniczy w zdjęciach do nowego sezonu programu jeżdżąc po Kaukazie z gipsowym odlewem głowy Stalina na masce. A jakby ktoś pana nie znał, to ostrzegam, że gość obraża każdego, Polaków też, ale w Polsce wszyscy trzej panowie byli i nie przeszkadzało to publiczności, aby zapełnić cały stadion narodowy. Sebastian Lob Francuski kierowca rajdowy i wyścigowy dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata jest najbardziej utytułowanym kierowcą rajdowym w historii. Między innymi posiada rekordy największej liczby tytułów mistrzostw świata, wygranych rajdów, wygranych odcinków specjalnych, miejsc na podium oraz zdobytych punktów w rajdowych mistrzostwach świata. Pierwsze zwycięstwo odniósł w 1999 roku, zdobywając pierwsze miejsce w rajdzie Francji. W 2000 roku w tej samej klasie zwyciężył w rajdzie Walii. Dwa lata później już jako kierowca WRC brał udział w dwóch rundach rajdowych mistrzostw świata. W 2003 roku jako kierowca fabrycznego teamu Citroen brał udział we wszystkich rundach WRC i zdobył tytuł wicemistrza świata. Kolejne lata dziewięciokrotnie z rzędu przynosiły mu Mistrzostwo Świata w klasyfikacji WRC. Zdobył też drugie miejsce w wyścigu 24-godzinnym La Mans w 2006 roku. Jest również trzykrotnym mistrzem prestiżowych zawodów Race of Champions, w których startują najlepsi kierowcy dyscyplin motorowych z całego świata. Powiem wam tak, motoryzacja to chyba jedyna rzecz, za jaką szanuję Francuzów. Najlepsi kierowcy i auta, jak Peugeot czy Renault, wiem, rozwalają się, ale one mają duszę, tak samo jak włoskie samochody. Także za motoryzację wielki szacun dla Francuzów. Thierry Savin, francuski motocyklista i awanturnik urodzony w 1949 roku. Według anegdoty w 1977 roku brał udział w rajdzie Abidjan Nicea, kiedy to podczas przejazdu przez pustynię libijską zgubił drogę w piaskach i błąkając się przez kilka dni, Doszedł do wniosku, że warto zorganizować rajd, podczas którego uczestnicy mogliby zmierzyć się tak jak on z piaskami pustyni, pokonać własne słabości i zmierzyć się z siłami natury. Jeszcze w 1977 roku udało mu się zorganizować pierwszy taki rajd. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia uczestnicy pierwszej edycji rajdu wyruszyli z schodów na Trocadero. Override to oczywiście rajd Dakar, najtrudniejszy rajd na świecie, który odbywa się do dziś i do dziś ludzie w nim tracą życie. Jedną z takich osób był Michał Hernik, Polak, a zarazem 24. ofiara tego rajdu. Sam Thierry Sabin również zginął w trakcie rajdu Dakar. W 1986 roku w Mali helikopter, którym leciał, rozbił się. Mm.